Czytanie ludzi i przewidywanie ich zachowania to umiejętność, która pozwala lepiej rozumieć intencje, potrzeby i emocje innych. Aby skutecznie analizować zachowanie drugiej osoby, warto zwrócić uwagę na mowę ciała, czyli postawę, gesty, mimikę oraz typowe reakcje, które zdradzają prawdziwe uczucia. Znajomość tych sygnałów jest nieocenionym wsparciem w budowaniu relacji, komunikacji, a także w codziennym kontakcie z ludźmi. Przede wszystkim postawa i pozycja ciała są ważnymi elementami niewerbalnej komunikacji. Otwarta postawa, luźne ramiona, skierowanie ciała w stronę rozmówcy świadczy o zainteresowaniu, zaufaniu i gotowości do kontaktu. Z kolei zamknięta postawa, na przykład skrzyżowane ramiona czy odchylenie się do tyłu, może sygnalizować nieufność lub brak chęci do rozmowy. To, jak układają się nasze ciała w relacji do rozmówcy, często mówi więcej niż słowa. Równie istotne są gesty wykonywane rękami. Wiele osób dotyka twarzy, gdy czuje się niepewnie lub chce ukryć emocje. Przykładanie ręki do ust, dotykanie nosa czy drapanie się po brodzie to częste oznaki stresu lub niepokoju. Otwarte dłonie i ruchy rąk skierowane do zewnątrz mogą natomiast świadczyć o szczerości i chęci współpracy. Twarz jest zwierciadłem emocji, dlatego też mimika odgrywa kluczową rolę w komunikacji. Wyraz oczu, uniesione brwi, uśmiech lub jego brak, a nawet mikrowyrazy trwające krótką chwilę mogą zdradzać prawdziwe uczucia rozmówcy, nawet jeśli stara się on je ukryć. Na przykład szeroko otwarte oczy mogą wskazywać na zaskoczenie lub silne zainteresowanie, a uniesione brwi często sugerują zaciekawienie lub próbę okazania zrozumienia. Drobne gesty mogą być kluczowe, gdy chcemy zrozumieć czyjeś intencje. Warto przyjrzeć się temu, jak osoba dotyka siebie lub przedmiotów w otoczeniu, może to być sygnał nerwowości lub potrzeby bezpieczeństwa. Zwróć uwagę, gdzie kierowane są palce i ciało osoby, które czują się zainteresowane rozmową, często naturalnie skierowują się ku rozmówcy. W sytuacjach stresowych natomiast wielu ludzi nieświadomie odwraca ciało lub nawet krzyżuje nogi, co może sygnalizować zamknięcie się lub dystans emocjonalny. Niemniej istotne są także codzienne nawyki, które mogą świadczyć o osobowości, wartościach i sposobie myślenia drugiej osoby. Na przykład punktualność lub częste spóźnienia mogą wskazywać na sposób organizacji czasu i poziom dyscypliny. Styl komunikacji, w tym szybkość mówienia, przerwy między słowami oraz ton głosu, są również wartościowymi wskazówkami. Osoby mówiące głośno i stanowczo często chcą przyciągnąć uwagę i wyrazić pewność siebie. Natomiast osoby ciche i powściągliwe w wyrażaniu emocji mogą być bardziej ostrożne i wyważone w kontaktach z innymi. Zrozumienie, dlaczego ludzie postępują w określony sposób, wymaga analizy kontekstu i znajomości ich stylu komunikacji. Każda osoba działa inaczej w zależności od sytuacji i emocji, a znajomość tych wzorców może pomóc w przewidywaniu ich dalszego zachowania. Na przykład osoby preferujące bardziej bezpośredni sposób wyrażania się często szybko podejmują decyzje, a osoby wolące formy pośrednie mogą działać ostrożniej. Znajomość motywacji drugiej osoby jest także pomocna, zrozumienie, czy osoba działa bardziej zorientowana na ludzi, czy na zadania, pozwala lepiej przewidywać jej przyszłe kroki. Sygnały, jakie wysyła ciało, mogą także zmieniać się w zależności od roli społecznej. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze częściej przyjmują postawę dominującą, kierując wzrok w oczy rozmówców i wykonując gesty kontrolujące przestrzeń, co wskazuje na ich autorytet. W relacjach prywatnych natomiast ludzie częściej stosują gesty świadczące o przywiązaniu i trosce, jak przytulanie, dotykanie lub dłuższe utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Niektóre gesty i zmiany w zachowaniu mogą działać jako sygnały ostrzegawcze. Na przykład nagła zmiana postawy od otwartej i żywej do zamkniętej i wycofanej może oznaczać stres lub próbę ukrycia czegoś. Przesadne unikanie kontaktu wzrokowego, choć może wynikać z nieśmiałości, często sugeruje, że ktoś ma coś do ukrycia lub nie czuje się komfortowo w danej sytuacji. Z kolei nadmierna gestykulacja i niespójna mimika mogą być oznakami braku pewności siebie lub nawet próby manipulacji. Umiejętność czytania innych osób wymaga nie tylko uważnej obserwacji, ale także wyciągania wniosków z wielu aspektów ich zachowania. Każdy człowiek ma swoje indywidualne wzorce i nawyki, które mogą dostarczyć wartościowych informacji o jego intencjach i potrzebach. Warto jednak pamiętać, że interpretacja mowy ciała i zachowań to tylko narzędzie, aby budować głębokie i autentyczne relacje. Nie można traktować tych sygnałów jako jednoznacznych dowodów. Praktyka i empatyczne podejście pomogą Ci lepiej rozumieć otaczających Cię ludzi i skutecznie przewidywać ich zachowania, co z pewnością będzie przydatne zarówno w kontaktach osobistych, jak i zawodowych.